szanowni państwo. Jednak ta linia 17 ma coś do siebie. Ma coś do siebie, bo dzisiaj po raz kolejny stopa, jeśli chodzi o nagranie. Znowu miałem dla was dzisiaj nagrać przejazd linią 17, oczywiście z jakimś tam moim trochę komentarzem. No i tak zrobiłem. Wszystko pięknie, ładnie. Tyle tylko, że wszystko nagrało się w timelapse. Też jestem zadowolony sam z siebie. Wszystko nagrało się w timelapse. Kilka wejść było. Ja nawet nie spojrzałem w jaki sposób nagrywam. No i wyszło tak jak wyszło. Nagrywałem dokładnie 5 godzin temu, o 15. Czasem mamy już godzinę 20. No i próbuję ratować sytuację i po prostu nagram coś wieczorkiem z komentarzem. A jest o czym gadać, bo w sumie tak. Ruch dzisiaj na trasie, jak i na ulicy, całkiem spory. Jadąc z kółkiem o godzinę pół godziny 17 czy 18, jeszcze nie pamiętam dokładnie, która to była godzina. Był nawet, można powiedzieć, tłok w autobusie, ponieważ wszystkie miejsca możliwe były zajęte, siedzące były zajęte, jak również ludzie stali, także było naprawdę sporo ludzi. Jest to, o, już tam jest na rowerach, zobaczcie.
to, że dzisiaj mamy sobotę, ruch jest nieco zwiększony. Spory ruch był na rowerach.
momencie było zupełnie pusto. Także widać różnicę, jeśli chodzi o obostrzeń. Pojawiły się stoliki i namioty na zewnątrz. Można w ogródku posiedzieć przed kawiarnią, czy tam przed pizzernią. Także nie jest źle. Ruch jest o wiele większy na mieście w sobotę niż było to jeszcze tydzień temu. Tydzień temu, co prawda, ja jeździłem chyba na 8, jak się nie mylę. No ale teraz jadąc nawet widać, że jest więcej ludzi niż było to ostatnio. Trochę z hamulcami w tym samochodzie. Nie lubię, kiedy hamulce biorą gwałtownie, a tutaj niestety tak jest. Nie mogę nad tym zapanować. A jeżdżę już cały dzień od godziny 13:40. Ciągle jest nie tak, jak bym chciał. Tak dosyć dziwnie te hamulce się zachowują. W początku jest hamuje normalnie, delikatnie, ale jak tylko troszkę wciśniesz mocniej, to gwałtownie zaczyna zaciskać szczęki i nie wychodzi to płynne hamowanie, tylko gwałtowne, takie szczególnie w końcowej fazie. Bardzo ciężko jest wyczuć ten moment, żeby nie docisnąć się jednak za mocno. Każdy autobus ma to do siebie, że prowadzi się go na swój specyficzny sposób. Niestety większość, szczególnie Solarisów, ma to do siebie, że właśnie z tymi hamulcami jest kiepsko. Są dobre hamulce, aż za bardzo. Po prostu są zbyt ostre. Nie ma takiego innego. Znacznie lepiej jest panach i Mercedes. Dzień było dosyć ciepło, a teraz się robi zimno. W nocy ma być chyba coś około 10 stopni. Ja dzisiaj rowerkiem w pracy, byle nie padało. W nocy podobno ma padać. Dostałem SMS.
to wpływa. Dzisiaj na stawach marczukowskich bardzo dużo ludzi było, a najwięcej było wędkarzy. Tak się zastanawiam, ktoś chyba musi zarybiać te stawy, no bo jeśli siedzą wędkarze, to muszą coś tam łowić, bo zwyczaj jest tak, że jak się czegoś łowi, to jest łowi, to raczej popularnością się nie cieszą takie miejsce. To nie tylko tutaj stawy, ale w ogóle nawet, czy gdzieś nad rzekami, czy na jeziorach, jak są takie miejsca, z których się nic nie wyciąga, to ich już nie znajdziesz. Chociaż tak naprawdę ponoć przy łowieniu ryb na wędkę to chodzi głównie o samo siedzenie z kijem. Niż o to, żeby coś złowić. Thank you.
dodatkowych strojach malowane pasy. Ja akurat wczoraj miałem 24. No i zjeżdżałem sobie po północy. Oni myśleli chyba, że już autobusy nie jeżdżą. Rozstawili tutaj te swoje pionki na całą szerokość ulicy. A ja musiałem skręcić, tak jak teraz skręcę. A tutaj pionki ponastawiamy. Thank you.
prawdopodobnie tunele zostaną jako atrakcja turystyczna zeszłej epoki. Bo tunel ma ładny, 50 lat. Szkoda tylko, że jest taki zaniedbany.
jak się jedzie po Branickiego, to już czuć. Woda jest tak jak jakieś zanieczyszczenie, jak ktoś do niej wlał. Normalnie śmierdzi szampem, tak powiem w ten sposób. Tutaj jak się przejeżdża dzisiaj przez most Sikorskiego, też czuć. A wcześniej też czuć tam na Branickiego. I zaraz tu będziemy jechać na Kołłątaja, też będzie czuć. Bo tego nie czuję się na szczęście, ale ja czuję. Wcześniej w ciągu dnia też się jeździło, jeszcze jak słońce było. To tak może nie było czuć. Także... Thank you.
roku chyba rowerów miejskich nie będzie, raczej na 100%, bo jak firma podpisała upadłość, to nie wesoło. Miasto miało wywalić 2 miliony więcej. Ciekawe, czy to już było zapłacone, czy nie, bo jeżeli nie, to pół biedy, że jak było zapłacone, to pieniądze, co przypadły, będą się sądzić. Może jeszcze nie zapłacili. Jak było powiedziane, że już niebawem rowery pojawią się na mieście, a potem wyszła sprawa z koronawirusem. No i okazało się, że firma podpisała upadłość. Jedyna firma, która wygrała przetarg na obsługę rowerów miejskich. Podpisuje upadłość. No dobrze, moi drodzy parafianie. Czas płynie. Będziemy wracać na Dojlidy. Jak coś będzie się działo po drodze fajnego, to włączę kamerkę, może coś się uda zapisać. A jak nie, to
spotkamy się na podsumowaniu, chociaż dzisiaj podsumowanie było w drodze na Herberta, bo miałem wcześniej z nagraniem jak zwykle problem. Także jakby coś, to do później. To znowu ja, już chyba po raz ostatni dzisiaj. Dlatego, że mam już za 25 minut godzinę 23. Dlatego, że ja pracuję do 23. Do 25 minut powinniśmy dotrzeć mniej więcej do celu tej podróży. Celem podróży dzisiaj jest, no co zwykle jest celem podróży, czyli zajezdnia. Ze Szwecji, bo tak miało być. Cóż, zatem
zwracał głowy. Nic tutaj wielkiego takiego dzisiaj się nie wydarzyło. Zatem spokojnej nocy, miłego dnia. Kto woli, do zobaczenia na następnej trasie. Jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się możliwe, że w poniedziałek.